Dziękuję bardzo, ojcze dyrektorze, wielebni ojcowie, dostojni goście, szanowni państwo. Temat, którym mamy się dzisiaj zająć, jest ogromny. Dotyczy sprawy, która jest ważna w życiu każdego człowieka, każdej zbiorowości. Jest ważna w życiu zbiorowości tych mniejszych, począwszy od rodziny, jest ważna także w życiu tych wielkich zbiorowości, narodów. Narody są zwykle, nie będę się tutaj wdawał w dywagację, jak to czasem bywa, odmiennie zorganizowane w państwa. A państwo jest przecież instytucją bezpieczeństwa. Instytucją, która ma zapewnić bezpieczeństwo zewnętrzne, wewnętrzne, bezpieczeństwo ekonomiczne w znaczeniu pierwszym, czyli bezpieczeństwo własności przede wszystkim, w znaczeniu drugim, czyli bezpieczeństwo obrotu. I wreszcie jest także instytucją, o ile jest praworządne, które powinno zabezpieczyć obywateli przed samym sobą, bo państwo oczywiście może dokonywać różnego rodzaju nadużyć. Dysponuje przecież siłą i dysponuje także monopolem, a przynajmniej powinno dysponować monopolem na użycie siły. I to wszystko łączy właśnie potrzeba, dążenie do bezpieczeństwa. Ale to bezpieczeństwo, o którym mamy tutaj mówić głównie dzisiaj, jest ogromnie istotne, gdyż odnosi się do tej potrzeby człowieka, która jest potrzebą nie do ominięcia i w tym sensie potrzebą niezbywalną, niemożliwą do zastąpienia. Człowiek musi jeść, mówiąc najprościej. Musi mieć więc żywność. A sprawa żywności, sprawa żywności odnosząca się do jej produkcji, ale także do innych sposobów jej zdobywania, towarzyszyła nam w historii od starożytności. Budowała tą starożytną cywilizację, ale także prowadziła do różnego rodzaju starć, bardzo często do wojen właśnie. Była także ogromnie istotna z punktu widzenia utrzymania stabilizacji różnych społeczeństw, czym te społeczeństwa były większe, bardziej zorganizowane, tym była istotniejsza. Weźmy choćby sprawę Rzymu i dostaw zboża, dzięki któremu można było utrzymywać równowagę i nie prowadzić do buntów niższych warstw społecznych, które jak w każdym właściwie społeczeństwie stanowiły tam większość. Czyli można powiedzieć, sprawa jest stara, znana i oczywiście nowożytność nic tutaj nie zmieniła. A że nie zmieniła i że w dalszym ciągu to jest przedmiot także i walki, to wiemy dzisiaj. To wiemy w związku z wojną na Ukrainie, w związku z napadem Rosji na Ukrainę. Jednym z atutów Putina jest właśnie żywność, mówiąc dokładnie próba pozbawienia żywności znacznej części Afryki i doprowadzenia w ten sposób do kryzysu, do nowych wielkich fal emigracji. Jeśli my, Polacy, uczestniczymy w tym trudnym przedsięwzięciu, jakim jest dostarczenie wbrew wszystkiemu tej żywności najpierw na zachód Europy, a stamtąd do Afryki. Czyli to jest problem, ciągle także ten problem najbardziej bezpośrednio odnoszący się do państwa, do jego monopolu na użycie siły. Ale jest także i ten problem inny, problem, o którym wielokrotnie mówiłem, ale nie ja jeden oczywiście, bardzo wiele osób o tym mówiło i mówi. Problem ciągle do końca nierozwiązany,
ciągle do końca przed nami. To jest problem polskiej wsi, czyli tej części naszego kraju i tej części naszego społeczeństwa, która jest najbardziej bezpośrednio związana z produkcją żywności. Kiedyś ten problem został określony jako wielkie wyzwanie moralne. To jeszcze okres międzywojenny. Ale to wyzwanie moralne trwa. To, co zostało tutaj przez pana prezesa Jaworskiego przedstawione, przypomniane słowa Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II z Tarnowa z 1987 roku, jest opisem rzeczywistości, której do tej pory do końca żeśmy nie zmienili, do końca żeśmy nie przełamali. I co więcej, mamy dzisiaj obok tych wszystkich sytuacji, które były charakterystyczne dla tamtego czasu, także sytuacje nowe. Sytuacje związane już z tym wszystkim, co dzieje się w Polsce po roku 89. Bo jest problem podtrzymania wsi w jej tradycyjnym kształcie. To znaczy wsi opartej o rodzinne gospodarstwa rolne. Mamy do czynienia z ekspansją wielkiej własności rolnej. No dziś, ze względu na przepisy Unii Europejskiej i na to, że mijają pewne terminy, nie musi ona być już koniecznie polska. A ta wielka własność rolna, co prawda, może zwiększać produkcję, może czynić ją tańszą, a jednocześnie prowadzi także do pewnych elementów degradacji. I tu najważniejsza jest oczywiście nie degradacja żywności, chociaż ona też jest bardzo ważna, ale degradacja człowieka. Ten stan, o którym mówił właśnie święty Jan Paweł II. Stan niepełnoprawności. Stan, w którym praca nie jest wynagradzana w sposób właściwy, w sposób adekwatny do wysiłku, do tego ogromnego wysiłku, który niezależnie od mechanizacji, od wielkiego postępu, który nastąpił w tej dziedzinie, w dalszym ciągu jest częścią pracy na roli. I to jest także problem, który jest przed nami, który, jak sądzę, będzie przedmiotem także dzisiejszego spotkania i który powinniśmy rozwiązywać. Jest wiele sposobów tego rozwiązywania. Mamy tutaj na sali pana komisarza Wojciechowskiego. Mamy różne możliwości w wielu dziedzinach, żeby to polskie gospodarstwo rolne, polskie tradycyjne, rodzinne gospodarstwo rolne wesprzeć. Żeby ta polityka, która pod różnymi przesłonami służyła przez lata, mówię to z bólem, jako szef obozu rządzącego, także za naszych czasów, przede wszystkim tej wielkiej własności, została radykalnie i do końca zmieniona. Wierzę, że tak będzie. Wierzę, że postawimy na to, co powinno być przyszłością i polskiej, i europejskiej, i jest zresztą w szerszym także tego słowa znaczeniu światowej wsi. Bo tylko dobrze funkcjonujące, zasobne, rodzinne gospodarstwa rolne mogą zarówno zapewnić właściwą produkcję żywności, jak i mogą doprowadzić do tego, żeby ta niepełnoprawność, o której była mowa, została już tylko elementem niedobrej historii. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy tego, tak jak potrzebujemy żywności, jak potrzebujemy możliwości dzielenia się nią z innymi, jak potrzebujemy wielu innych elementów, które mogą doprowadzić, a jesteśmy na tej drodze, żeby Polska znalazła się tutaj w prawdziwej, tej najściślejszej czołówce
nie tylko Europy, ale także i świata. I tego trzeba życzyć polskiej wsi, polskiemu rolnictwu. I sądzę, że ta konferencja to przedsięwzięcie, które dzięki ojcom, dzięki ojcu Rydzykowi, dzięki tej szkole zostało podjęte, będzie służyć. Dziękuję bardzo.